przeszło połowa dorosłych Polaków ma jakąś wadę wzroku, z czego kilkanaście procent kompletnie nic z tym nie robi. Część wybiera soczewki kontaktowe, co dziesiąty w tej grupie, ale reszta nosi po prostu okulary. No dobrze, tylko jak wybrać te najlepsze? Po odpowiedź udajemy się do Weroniki Leszczyńskiej, optometrystki, która sprawdzała wzrok Franka. Najważniejsze jest to, żeby okulary były dobrane w taki sposób, aby zapewnić pełną ostrość wzroku, bo ona jest nam konieczna do normalnego i komfortowego funkcjonowania. Moc okularów zawsze powinna być adekwatna do wady wzroku. W skrajnych przypadkach, kiedy mamy jakieś zaburzenia widzenia obłocznego, wtedy dobieramy odrobinę silniejsze bądź też słabsze okulary, ale należy to już do decyzji specjalisty po kompleksowym badaniu. A jeśli nie okulary, to może soczewki kontaktowe, o których wspomniała już nasza prowadząca? Na ich wybór zdecydowało się już ponad 1 200 000 Polaków. Jakie są plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania? Zarówno okulary, jak i soczewki kontaktowe są bezpieczne i zdrowe dla naszych oczu. W przypadkach takich, kiedy pacjent ma dużą wadę wzroku, bądź też dużą różnicę w wadzie wzroku między oczami, wtedy dużo lepszym sposobem korekcji będą soczewki kontaktowe, ponieważ zapewniają bardziej fizjologiczne widzenie, nie zniekształcają nam obrazu. Oczywiście wadą soczewek kontaktowych jest to, że wymagają one odrobiny dyscypliny od pacjenta, zachowania higieny, regularnej wymiany soczewek. W przypadku okularów ten temat nam odchodzi, natomiast okulary w niektórych sytuacjach mogą być po prostu niewygodne z racji tego, że mamy coś założone na nosie. Oprócz okularów czy soczewek rozwiązaniem może być laserowa korekcja wzroku. Ceny takiego zabiegu zaczynają się od 1500 złotych za oko, więc jakby nie patrzeć, jest to dość kosztowne rozwiązanie.